dwa lata temu, podczas konkursu w Wiśle właściwie, bo w wyjątkowych okolicznościach, ty skakałeś na nartach, a twoja partnerka, twoja narzeczona rodziła w tym czasie córeczkę, Vivianę. Zostałeś ojcem podczas zawodów. Jak bardzo zmieniło się twoje życie w momencie, kiedy pojawiło się dziecko? Na pewno w momencie, kiedy pojawia się dziecko, tak? Tak jak tutaj mówimy, zmienia się życie, tak? Zmienia się troszkę taki punkt patrzenia na świat, tak? Człowiek ma jeszcze jakby swojego potomka, tak? Ja mam córkę. Wszystko robi się jakby po prostu dla tego dziecka, tak? Dziecko staje się najważniejsze. Tak, dziecko staje się w tym momencie najważniejsze. Tak jak mówię, rodzina jest ważna, żona jest ważna, ale no nie da się tego ukryć, tak? Pewnie każdy by to potwierdził, że jednak to dziecko jest dla ojca czy dla matki najważniejsze i to wszystko się, tak jak mówię, robi dla tego dziecka. No nie mam je też dużo w domu, tak? Nie mam je też dużo w domu. Jak jesteś na zgrupowaniach, no to, a długo, dużo czasu spędzasz na tych zgrupowaniach, no to pewnie jednak jest tęsknota za rodziną. Tak, na pewno, na pewno ja tęsknię i żona, tak, i dzieci tęsknią. No ale mamy dzisiaj XXI wiek, jest Skype, tak, jest telefon, także jakoś tam się widzimy jeszcze przez ten internet i rozmawiamy. A jak radzisz sobie w roli ojca? Myślę, że po części daję sobie radę, tak. Żona też pomaga i to ona cały czas jest z dziećmi w domu, tak, jak mnie nie ma. A jak jestem, to też, jak jestem w domu, tak, przyjeżdżam ze zgrupowania, to też mało bywam w domu, bo mam inne swoje obowiązki i nie mam po prostu w domu, wyjeżdżam rano i przyjeżdżam. No właśnie, a twoje obowiązki poza skokami, poza obowiązkami w rodzinie, to także studia, które robisz na WF Katowice. Jak to wygląda, jak udaje ci się to łączyć? Znaczy się studia to jest taki może temat rzeka, tak? Tutaj ciężko powiedzieć o studiach, bo no nie pokazujemy się na tych studiach, tak szczerze powiedziawszy, zbytnio i dużo. Ja ostatni raz nawet nie pamiętam, kiedy byłem tam. No po prostu tak jak mówię, nie ma czasu na to. Ale jakoś trzeba zaliczać te przedmioty, tak? Jakoś trzeba, tam coś mamy zaliczone, mamy indywidualny tok studiowania i... To jest licencja? To są 3-letnie studia? Tak. Teraz jakoś zmierzacie ku końcowi? Jest szansa, żeby to sfinalizować? No, szansa zawsze jest, tak? Tylko nie ma czasu. Aha. Ale zależy ci na tym, żeby takie studia skończyć, czy raczej podchodzisz do tego na luzie? Może powiem, że podchodzę do tego bardziej na luzie, tak? Tak jak mówię, jeżeli pewnie byłby czas na to, żeby się tam częściej pokazywać, to pewnie byśmy dopinali, żeby to kończyć i jakoś się kierunkować w tym kierunku, tak? Ale po pierwsze nie ma czasu, a po drugie nie ma takiej strasznej potrzeby, żeby to dopinać tak na ostatni guzik i być tam. A jakie są twoje największe pasje poza skokami narciarskimi? Lubię rajdy samochodowe, tak? Może nie interesuję się tym tak strasznie jak Maciek Kodzi, nie znam wszystkiego na wylot, ale bardzo lubię oglądać, tak? Roberta Kubicę. Może nie zawsze dojeżdża do mety, ale zawsze mu kibicuję i zawsze widzę, że to jest zawodnik, który walczy do samego końca, choć nie zawsze z dobrym skutkiem. Lakieruję też kaski, tak? To jest też jakby moje takie drugie hobby i tyle. O te rajdy chcę zapytać, bo wiadomo, że no, spośród skoczków narciarskich największym pasjonatem rajdów został siłą rzeczy Adam Małysz, który już piąty rok będzie startował w Dakarze. Jak ty postrzegasz jego postępy w tym sporcie? Myślę, że Adam jako rajdowiec, tak, bardzo dobrze się wpasował w tą rolę i bardzo, bardzo dobrze mu to wychodzi. Tak. Adam jest takim człowiekiem, powiedziałbym, rozważnym, tak? Wie, co robi. Jeżeli coś robi, to robi na 100%. Nie robi tak jakby po łebkach niczego. Ja myślę, że tutaj w tym rajdowaniu swoim bardzo dobrze się spisuje i też kibicuję mu i też czasami interesuje się tym, co się dzieje, tak? Sam, jeżeli bym miał taką możliwość, to pewnie po zakończeniu kariery bym się przesiadł do samochodu bardzo chętnie. Tak, chciałbyś pójść w tym kierunku? Też pewnie. Startować w Dakarze, powiedzmy, jest to pewnie. Jakieś marzenie dla ciebie? Pewnie, żebym chciał jeździć samochodem. Też lubię motocross, tak? Mój brat jeździ troszkę na motorze. Nie jeździ może zawodowo, ale jeździ troszkę na motorze. Zawsze mi się to podobało, ale no niestety no nie mogę, tak? Nie mogę, ani też wiem, że po zakończeniu kariery nie ma takiej możliwości, żeby być dobrym jakimś tam zawodnikiem, czy cośkolwiek ugrać na motorze. Także myślę, że w samochodzie, jeżeli by była taka możliwość, to bardzo chętnie bym pojeździł. To jakie cele stawiasz sobie na następny sezon skoków narciarskich? Co musisz zmienić w swoich skokach, żeby nawiązać do tych występów z Engelberga? Myślę, że skoki w tym momencie są już na tyle dobre, tak, żeby się liczyć w Pucharze Świata. Tak jak mówię, jeżeli będzie zdrowie, odrobina szczęścia i Bóg da, to może być dla nas dobry sezon. Jesteśmy dobrze przygotowani.
I z takim nastawieniem, z taką motywacją właśnie chcemy wejść w ten sezon i z taką motywacją, z takim nastawieniem wejdziemy w ten sezon. Także zobaczymy, co czas pokaże, tak? To jest, może być takie gdybanie. My też nie wiemy, jak inni zawodnicy teraz skaczą, inne ekipy, inne kraje, ale mamy nadzieję, że, no, że nie damy się im od samego początku i takie jest założenie i tak będziemy robić, żeby tak właśnie było. Dzięki za rozmowę. Moim rozmówcą w programie Sektor Gości był dzisiaj Jan Ziobro, skoczek narciarski.